TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Panie trenerze, cenna jednostka treningowa. Tak, zespoły, które dzisiaj grały w składach, jakby to powiedzieć, mieszanych, grały w piłkę, stworzyły sporo sytuacji. No i myślę, że ludzie, którzy przyszli mimo tego takiego troszkę zimnego dnia, nie nudzili się i zobaczyli troszeczkę dobrej piłki. Jakie wnioski otestowane? Będziemy szczegółowo analizować i zastanowimy się w kontekście tych zawodników, których mamy, czy będą wzmocnieniem, czy są na poziomie właśnie tych posiadanych przez nas. Także tę decyzję myślę, że podejmiemy w najbliższych dniach. No bo tak naprawdę zimy to pan trener spokojnej mieć nie będzie. Taka jest piłka, że trzeba podsumowywać jakąś tam, powiedzmy, rundę czy okres pracy i przygotowywać się do kolejnych wyzwań. Także to jest normalne i ja tak to przyjmuję. Przychodząc tutaj do ruchu, spodziewał się pan trener, że tak będzie to wyglądało? Czy może miał jakieś oczekiwania, że będzie prościej? To znaczy, zawsze zmiany są związane z trudnościami w danym miejscu, a wiemy o tym, że zespół jakieś tam określone swoje trudności i miał, i w dalszym ciągu myślę, że nie jest pozbawiony ich, także w jakiś sposób się spodziewałem, ale teraz mam okazję dotknąć na co dzień w treningu i poprzez te spotkania, które już prowadziłem, też dużo informacji zebrałem, także jest co robić i ja przyjmuję to i chcemy wspólnie podnieść zespół na wyższy poziom. Czy to, że jest pan z niebieskim sercem, pomaga w tym mierzeniu się z codziennymi trudnościami? Z jednej strony tak, bo zawsze to są i emocjonalne zaangażowanie na pewno pomaga, ale z drugiej strony trzeba to wszystko na bok odsunąć i chłodnym okiem spojrzeć, żeby móc podjąć obiektywnie dobre decyzje.